To jest poetą Tadeusza Różewicza. Poetą jest ten, który pisze wiersze i ten, który wierszy nie pisze. Poetą jest ten, który zrzuca więzy i ten, który więzy sobie nakłada. Poetą jest ten, który wierzy i ten, który uwierzyć nie może. Poetą jest ten, który kłamał i ten, którego okłamano. Poetą jest ten, co ma usta i ten, który połyka prawdę. Ten, który upadł i ten, który się podnosi. Poetą jest ten, który odchodzi i ten, który odejść nie może. Krzysztof Kamil Baczyński, Ten czas. Miła moja, kochana, taki to mroczny czas. Ciemna noc, tak już dawno ciemna noc, a bez gwiazd, po której drzew upiory wydarte ziemi drżą. Smutne nieba nad nami, jak krzyż złamanych rąk. Głowy dudnią po ziemi, noce schodzą do dnia. Dni do nocy odchodzą, niełodzie, trumny rodzą. W świat grobami odchodzą, odchodzi czas we snach. A serca, tak ich mało, a usta, tyle ich. My sami, tacy mali, krok jeszcze, przejdziem w mil. My sami, takie chmurki uskrzyżowania dróg, gdzie armaty stuleci i krzyż, a na nim Bóg. Te sznury, czy z szubienic, długie na końcu dzwon, to chyba dzwon przestrzeni i taka słabość rąk. I ulatuje, słyszę, ta moc jak piasek w szkle zegarów starodawnych. Budzimy się we śnie bez głosu i bez mocy i słychać dudni sznur okutych maszyn burzy. Niebo krwawe, do róży podobne, leży na nas jak pokolenia gór. I płynie mrok, jest cisza, łamanych czaszek trzask. I wiatr zahuczy czasem, i wiek przywali głazem. Nie stanie naszych serc, taki to mroczny czas. Cyprian Kamil, Norwid w Weronie. Nad Capulettich i Montekich domem, spukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grobów, na rozwalone bramy do ogrodów i gwiazdy zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romea ta łza nic nad planety spada i groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Tadeusz Różewicz, poeta w czasie pisania. Poeta w czasie pisania to człowiek odwrócony, tyłem do świata, do nieporządku rzeczywistości. Poeta w czasie pisania jest bezbronny. Łatwo go wtedy zaskoczyć, ośmieszyć, przestraszyć. Wynurzył się, wyszedł ze świata zwierzęcego na wędrownych piaskach. Widać ślady jego ptasich nóżek. Z oddali dochodzą jeszcze głosy, słowa, ziarnisty śmiech kobiet. Ale nie wolno mu spojrzeć za siebie. Wyrzucony, na powierzchnię, pusty, poniewiera się po mieszkaniu. Zakrywa twarz, na której maluje się zdumienie, błąka uśmiech. Jeszcze nie potrafi odpowiadać na najprostsze pytania. Słyszał, od tej wieczności, przyspieszony, nieregularny.